Kurczę, i tak jak patrzę dzisiaj na te torby, to się zastanawiam, czy ten 13 odcinek faktycznie nie będzie pechowy. No ale cóż, trzeba to sprawdzić. Cześć, dzień dobry, witajcie kochani w 13 odcinku serii Czy to się opłaca? Czy 13 przyniesie pecha, czy może jednak będzie szczęśliwa? Zobaczymy. Torby są, fanty w środku są, co prawda tak jak wam wspominałem, no nie miałem za dużo czasu, żeby na złomowisku spędzić i pogrzebiać tak dokładniej. Chwyciłem kilka rzeczy, może nie to, że nie do końca przemyślanych, tylko niesprawdzonych. Więc nie wiem, co tam dokładnie w środku będzie. No ale cóż, trzeba to wszystko zważyć, pokazać, wyciągnąć, odzyskać części zamienne i surowce wtórne. No i jakoś to wszystko później podliczyć. Zobaczymy, jak to wygląda. Więc zaraz wrzucam wszystko na wagę, wyciągam i pokazuję wam, co tym razem wpadło. Jest trochę elektronicznie, jest trochę elektrycznie, jest trochę PRL-owo, można powiedzieć. Także zobaczymy. Wrzucam wszystko na wagę i już wszystko wam prezentuję. No i tak, moi drodzy, fokus na wagę. Waga włączona, cena już wpisana. I wrzucam pierwszą pakę ze złomowymi zakupami. I to jest 9 kg i 52 gramy, no ale 9 kg licząc, 22,63 zł wychodzi, a zostawiłem w zaokrągleniu 23 zł. Także to dodaję. Torbę pierwszą odstawiam. I już wrzucamy drugą torbę. A w drugiej torbie jest prawie 13,5 kg. Zapłacone 34 zł, też w zaokrągleniu, także dodajemy i mamy zapłacone 56 zł 20 groszy. 56 zł mnie to kosztowało, więc teraz pozostaje tylko wyciągnąć to wszystko i pokazać wam, jakie to zakupy dzisiaj poczyniłem. No i po kolei, standardowo na początek, elektronika, dzisiaj tak szybciutko. Płytki, płyty główne, jakieś płytki zielone, części od rozbitych zasilaczy komputerowych, do tego kawałeczek płytki żółtej z takim trafo, także będzie do odzysku. Dwa dyski twarde i karta graficzna starusieńka. Co tam jeszcze z elektroniki? Z elektroniki jeszcze jest zasilacz, o, troszeczkę zmęczony, ale z kabelkami i cały. No i do tego jeszcze jakiś taki przełącznik, ale to już z części elektrycznych. No i z elektroniki to by było tyle. O, plus jeszcze do tego, jeśli do elektroniki można zaliczyć, taki stycznik. Dobra. Elektronikę odrzucam na bok i zaraz wyciągam wam resztę tych wszystkich fantów, które mam. No to jedziemy z kolejną partią. Na początek, jak zwykle, muszą się trafić transformatory od mikrofalówki. Zawsze je zabieram, zawsze je ostrożnie wykręcam. Są dwa, bodajże 700 W i 800 W. One się sprzedają u mnie na pniu. No i tutaj już na pewno będziecie wiedzieli, że te transformatory pokryły mi z lekkim plusem, można nawet powiedzieć, kwotę zakupu, tak? Ponieważ one pójdą po 35 zł, także 75 zł już jest zarobione. 70 zł jest już zarobione. Więc to odkładam na dół i jedziemy dalej. Tutaj mam takie ustrojstwo aluminiowo-mosiężne. To tak złapałem już pod koniec na szybko, więc zobaczymy, jakaś miedziucha wystaje. Coś od czegoś, nie mam pojęcia, wziąłem, no będziemy pozyskiwać części zamienne. Dobra, dalej. No jakaś taka sobie cewunia leżała, więc też zabrałem. Czysty zysk. Do tego mamy jakiś taki zmęczony stojan z miedzią w środku, więc gdzieś tam z błota wygrzebany, więc super, zabrałem. Niech będzie, no ale do tego jego większy brat, zobaczcie, taki stojan z miedziuchą, ktoś tu się chyba do tego nieudolnie dobierał, to jest wszystko pocięte, zobaczymy, czy uda się to jakoś szybko wydobyć z tego, no ale kawał konkretnej miedzi w środku. Dobra, odkładam na bok,
A tu jeszcze jakieś kabeleczki. Niech sobie będą do obrania. No i teraz wam powiem, złapałem 4 takie silniczki. Są 2 i są kolejne 2. I te złapałem tak na szybko, nie sprawdzając, czy w środku jest miedź, czy aluminium. Więc nie mam pojęcia, jak to się skończy. Zobaczymy, rozbierzemy. Mam nadzieję, że w środku będzie miedź, bo dość ciężkie, ale wiecie, waga czasami w ręku oszukuje. Zabrałem, będę rozkręcał, będę rozbierał trochę aluminium odlewu, na pewno będzie aluminium miksa z tych wiatraczków. No a w środku zobaczymy. Także to jest to, czego nie jestem pewien, nie sprawdziłem. Tak jak mówiłem, na złomowiskach spędziłem naprawdę niewiele czasu. Także też tych fantów nie jest wiele i nie są do końca przemyślane. No, gdzieś tam pod nogami walał się kawałek mosiądzu żółtego, gotowego do wrzucenia do wiaderka. No i na koniec, zobaczcie, taka fajna, starusieńka babka do klepania kosy. Tutaj od razu pozdrawiam Jacka Recyklera, bo on tych babek już tyle ze złomowisk naznosił, więc ja też postanowiłem sobie pierwszą babeczkę przynieść i jest, zapewne wyląduje gdzieś na portalu aukcyjnym, bo jak wiecie, nie jestem typem zbieracza i nie kolekcjonuję różnych takich rzeczy, oprócz kryptowalut oczywiście, bo wiadomo, że cały uzysk z tych moich rozbiórek i pozysku części zamiennych i napraw ląduje w inwestycjach w kryptowaluty. No dobra, odkładam to wszystko, torby puste. No i cóż, trzeba się wziąć za segregację i odzysk części zamiennych i napraw, jak ja to mówię, tego wszystkiego. No a na koniec przeliczymy, poważymy i podsumujemy ten mój złomowy wypad. No dobra, biorę się za robotę. I jeszcze tylko rzut oka na całość, żebyście mieli pogląd, jak to wygląda już na moim warsztatowym stole. Po kolei. Najpierw posegreguję sobie elektronikę, porozkręcam to, co jest do rozkręcenia. No a w dalszej części zabieram się za inne rzeczy. Oczywiście przebitki po drodze będę wam pokazywał, jak prace postępują. No i mniej więcej ile czasu mi zajmie ogarnięcie tego wszystkiego, bo to też ważne. Zobaczymy. No dobra, zabieram się za prace renowacyjne. I po 20 minutkach sytuacja przedstawia się następująco. Cała elektronika już jest rozczłonkowana, posegregowana. Płytki, płyty, różne inne rzeczy. Miedź, mosiądz żółty, aluminium odlew, aluminium mix. Tak to właśnie wygląda. Mówię, 20 minutek, fajnie, szybko, sprawnie, bezproblemowo i przyjemnie to wszystko przebiegło. A teraz zabieram się za te 2 stojany i te 4 silniki, których nie jestem pewien, co jest w środku. No dobra, to ja się zabieram za dalszą pracę i widzimy się za chwilkę. I te 2 stojanki ogarnięte, miedziuchy przybyło. W wiaderku rośnie, a teraz zobaczymy, jaką niespodziankę szykują dla mnie te 4 silniczki z wiatrakami. Zobaczymy, zabieram się za ich rozkręcanie. Wiecie co, rozebrałem już jeden z tych silników, no i muszę wam powiedzieć, że jest miedź, także super, cieszę się, intuicja nie zawiodła, jak to się mówi, ok, rozbieram to wszystko, wydobywam miedź i lecimy z następnymi. No i dobra moi drodzy, dokładnie godzinka 10 i uporałem się ze wszystkim. Przechodzimy do podsumowania, wszystko liczymy, sumujemy, no i zobaczymy, czy się dzisiaj w 13 odcinku opłacało, czy nie. Kamerka na wagę i jedziemy. No i standardowo zaczniemy od elektroniki, ale że elektropaka chwilowo wstrzymała działalność, to ceny spisałem sobie ze strony EcoCenter. Tam są troszkę inne te ceny, ale w sumie bardzo podobne. Mam ściągawkę i jedziemy od samego brzegu, czyli w pierwszej kolejności płyta główna z komputera. Dzisiaj jedna po 20 zł w EcoCenter jest i zapisujemy. Dobra, to odjeżdża.
karta graficzna. Karta graficzna 36 zł. 36 i sumujemy. Ok, teraz tu mam jakąś jedną płytkę zieloną. Płytki typu B są od 6 do 15 zł. Uśrednijmy to za 6 zł, powiedzmy 73 grosze. Dodajemy i płytki klasy C. Tam jest cena między 3 a 4 zł, więc policzmy tą niższą cenę 3 zł i zapisujemy. Ok, także jak widzicie, ceny są troszeczkę inne. Pamięć RAM już sprawdzam, 147 zł. 147 i zapisujemy. Ok, pamięć wyjeżdża. Dysk twardy też jest po 7 zł, czyli 7 i zapisujemy. Ok, odjeżdżamy. Z elektroniki został jeszcze tylko zasilacz. Zasilacz 3 zł i zapisujemy. Ok, z elektroniki to by było wszystko. Przechodzimy teraz do metali kolorowych. Najpierw pojemniczek sobie wytaruję, bo ostatnio znowu zapomniałem zważyć złomu i aluminium, ale dzisiaj nie zapominam. Tarujemy wagę i pierwsze co, aluminium mix. W sumie mogłem tylko przestawić, no ale dobra. Aluminium Mix 394 i to jest po 5,70, 2,25. Dodajemy. Ok, i wjedziemy ze złomikiem. W takim samym pojemniczku. Złomu prawie 6,5 kg po złotówce. 6,43 i dodajemy 43 zł. I 22 grosze mamy. Dobra, teraz na wagę oczywiście wytaruję. Na wagę aluminium odlew. Aluminium odlew 760 gramów po 6,60. 5 zł 2 grosze. Dodajemy. Teraz będzie mosiąc żółty, chociaż go niewiele. Sobie przygotuję tackę do tarowania. Tarujemy i mosiądzu, który jest po 21,10, 5,40 i zapisujemy. Ok, dobra, oczywiście tarujemy wagę i to co najcenniejsze, czyli miedź. Staruję sobie wiaderko. I miedzi jest kilogram 726 gramów, a miedź po 28,90. I zapisujemy 49,88 i zapisujemy. Czyli za te wszystkie rzeczy, które przed chwilą widzieliście, to jest 103 zł i 52 grosze. Także jednak troszeczkę tą opłacalność podnieśliśmy, a trzeba pamiętać, że jeszcze są dwa transformatory. Także jak widzicie, kochani, 56 zł wydane, 103 zł i 50 groszy z surowców wtórnych, plus 70 za te dwa transformatory, które pewnie w tym momencie już są sprzedane, czyli to daje kwotę 173 zł i 50 groszy, a do tego jeszcze na aukcji wyląduje ta babeczka i za parę złotóweczek też zapewne się sprzeda jakiemuś kolekcjonerowi. Także super. Zobaczcie, kolejny opłacalny odcinek, chociaż naprawdę nie byłem przekonany, czy to tak fajnie się zakończy, ale się fajnie zakończyło. Także 13 odcinek okazał się także zyskowny. Super. Ja się cieszę. Oczywiście wszystkie te pieniądze trafią do inwestycyjnego eksperymentu od zbieracza do bogacza. Na razie gromadzę wszystkie te środki, żeby później dokonać przy jakiejś ciekawej korekcie spadkowej kolejne zakupy. Wszystko będziecie widzieli w linku w opisie, bo tam wrzucam te wszystkie swoje inwestycje i możecie śledzić, jak rosną czy spadają. Na razie parę dolarków na plusie cały czas, no ale przewidziana jest pewnie korekta w dół przed tą prawdziwą hossą, także będzie okazja
do zakupów. Ja się spadkami nie przejmuję. Słuchajcie, także to jest 173 zł, czyli znowu razy 3 zrobione, plus jeszcze jakieś grosiki za to, więc fajnie. A, jeszcze muszę wspomnieć o kosztach, bo to też, co niektórych interesuje. Zużyłem ze 2 mm tarczy tnącej przy diaksie, no i nie wiem, no prądu może z pół kilowata, który mam zresztą za darmo, więc nie liczę tego jako koszt, bo prąd czerpię ze słoneczka. No, tak to wygląda, moi drodzy. Fajny zarobek, fajnie się opłacało. Następne zakupy już niebawem. Mam nadzieję, że coś ciekawego na złomowiskach uda się złapać, żeby Wam to później pokazać i pokazać tę opłacalność. Cała ta dzisiejsza miedź oczywiście trafia do tego pojemniczka, który już jest dość ciężki. A jeśli chodzi o skrzyneczkę z olimpijską miedzią, no to pomalutku tam się dokłada troszkę miedzi ze sprzętów, z wystawek, z jakichś tam znalezionych pierdół. No dobra, jakoś upchane, fajnie to już waży, następnym razem poważymy. A ja się z Wami żegnam staropolskim. Do widzenia. Trzymajcie się w zdrówku. No i co? Wyczekujcie kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Hej.